oddział, który tytułujemy w tej chwili oddział Czapski, a tak naprawdę będzie to kiedyś Muzeum imienia Emeryka Hutten-Czapskiego, jest dla Muzeum Narodowego w Krakowie ogromnie ważne. Ten projekt jest szansą na pokazanie od zarania, powiedziałbym, historii europejskiej najważniejszych przedsięwzięć numizmatycznych. Są tutaj monety rzymskie, monety średniowieczne. Odrestaurowany pałac Czapskich, XIX-wieczny pałacyk, to wspaniała wiadomość dla mieszkańców i turystów przybywających do Krakowa. Widzieliśmy cudowne prace Muzeum Czapskich, które zostały dokonane. Odnowienie parkietów, piękne pokoje, które zawsze miały tą dobrą architektoniczną szerokość. Nie są za duże, nie są za małe. Są takie, jak powinno być właśnie w neoklasyku. Do 1939 roku ta kolekcja była udostępniona w jednym z pomieszczeń pawilonu muzealnego. Po wojnie parokrotnie pokazywano na wystawach czasowych w Pałacyku Czapskich. W czasach późniejszych, już, a nam już bliższych, część tego zbioru była prezentowana na kilku wystawach czasowych, ale nigdy nie była prezentowana w całości, w sposób taki, że można pokazać niemalże całą historię mennictwa polskiego.